W życiu Moniki Zamachowskiej 47 litrów nie dzieje się najlepiej. Dziennikarka po odejściu z TVP wciąż nie może znaleźć pracy, a dodatkowo na horyzoncie pojawiają się kolejne problemy. Jak donosi Na Żywo, Monika i Zbigniew 58 litrów Zamachowscy zmagają się z małżeńskim kryzysem, a ich relacja już od dawna nie należy do udanych. Niemal 10 lat temu on postawił wszystko na jedną kartę, rzucił rodzinę i rozwiódł się dla nowej ukochanej. Zbigniew Zamachowski nie wyobrażał sobie życia bez Moniki Richardson. To nie miało prawa się udać, wspominała dziennikarka. A jednak przypieczętowali tę miłość. Właśnie obchodzą szóstą, czyli żelazną, rocznicę ślubu. I wygląda na to, że jak żelazo zaczynają im ciążyć niektóre sprawy, a ich związek nie jest już taki, jak kiedyś. Początkowo aktor sprawiał wrażenie, że przeżywa drugą młodość. W wywiadach wyznawał Monice, że chce z nią wyjechać na koniec świata, żeby ich nie znaleźli, a ona nie pozostawała mu dłużna. Jednak, jak twierdzą znajomi pary, coś w ich relacji się zmieniło, a na twarzy aktora coraz częściej gości smutek i przygnębienie. Obserwowałam ich kilka tygodni temu na imprezie. Zaskoczyło mnie, że odnoszą się do siebie z pewną obojętnością, a w ich wzajemnych gestach nie ma dawnej namiętności czy chociażby czułości. Jak gdyby coś się skończyło. Zdradza źródło Na Żywo, dodając, wydaje się, że Zbyszek po prostu stracił dawną radość życia. Co rzuca cień na ich relacje? Czytaj więcej na następnej stronie.